Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Niestety tragiczna wiadomość dotarła do nas w nocy z Hollywood. W sobotę w wieku zaledwie 54 lat zmarł bowiem niespodziewanie Matthew Perry, znany najlepiej z roli Chandlera w kultowym serialu Przyjaciele. Dziś opowiem Wam o tym, jak wyglądała jego droga do kariery, ale również o tym, jak przez wiele lat toczył nierówną walkę z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i środków znieczulających. Aktor w wydanej niedawno autobiografii szczerze rozliczył się ze swoimi problemami. Podał także konkretne liczby i kwoty, jakie poświęcił na to, by stać się wolnym człowiekiem. Przekonywał także, że w ostatnich latach był czysty. Niestety, jego organizm wyniszczony wcześniej nie wytrzymał. Jak do tego doszło, jak wyglądało jego życie prywatne, czy ktoś go wspierał, dziś Wam zdradzę, więc zapraszam serdecznie do oglądania. Matthew Perry urodził się 19 sierpnia 1969 roku w stanie Massachusetts. Jego rodzicami byli kanadyjska dziennikarka Susan Morrison, a ojciec był byłym modelem i aktorem, nazywał się John Bennett Perry. Po ich rozwodzie ojciec przeprowadził się z matką do Ottawy w Kanadzie. Tam dorastał. Jako dziecko i nastolatek Matthew marzył o tym, by zostać tenisistą. Swoją pasję rozwijał i był w tym naprawdę dobry. Stał się nawet czołowym tenisistą kraju. Ale jednak potem postanowił wrócić do Stanów Zjednoczonych, przenieść się do ojca. Zamieszkał w Los Angeles. Postanowił spróbować swoich sił w show biznesie. Zadebiutował w dramacie 240 Robert w 1979 roku, a w kolejnych latach można było go zobaczyć w takich produkcjach jak Szalone Małolata, Sydney, Dzieciaki, Kłopoty i My, czy Beverly Hills 90-210. Ale początkowo w latach 80. i 90. grywał jednak drugoplanowe role, takie nieznaczące. Przełom w jego karierze, jak zapewne wszyscy dobrze wiemy i się tego spodziewamy, nastąpił w 1994 roku wraz z początkiem nadawania i kręcenia serialu Przyjaciele. To była wielka zmiana w życiu tego aktora, bo kiedy podpisywał kontrakt w 1994 roku, zapewne nie zdawał sobie sprawy, że na planie spędzi 10 lat i stanie się międzynarodową gwiazdą. Bo jak zauważa BBC, ostatni odcinek serialu w Stanach Zjednoczonych zaledwie obejrzało ponad 52 miliony widzów, co czyniło go najchętniej oglądanym odcinkiem serialu telewizyjnego pierwszej dekady XXI wieku. A tak jak sobie wyobrażacie, twórcy głównych ról stali się naprawdę niesamowitymi gwiazdami. Początkowo ich garze w pierwszym sezonie wynosiły $22,000 za odcinek, a w ostatnich dwóch sezonach mogli już się pochwalić garzami w wysokości $1,000,000, więc samo to wskazuje na to, jak wielką popularnością cieszył się ten serial i jak bardzo jego twórcom zależało na tym, żeby nikt z tej obsady nie odszedł. Ale prawda jest taka, że na pewno popularność mu później nie pomoże w radzeniu sobie z nałogiem, którego jednak nabawił się już znacznie wcześniej. Bo wyznał, że pierwszego drinka wypił, gdy miał 14 lat i pamięta, że czuł się wtedy jak w niebie, a gdy miał 18 lat pił już prawie codziennie. Ale równie dobrze pamięta pierwszą dawkę leków przeciwbólowych, które stosował później, od których był uzależniony. Pierwszy raz taką dawkę leku przyjął w wyniku kontuzji, której nabawił się podczas kręcenia jednej ze scen w filmie. Podczas jej realizacji na skuterze wodnym troszeczkę za bardzo zaszalał i spadł ze skutera wprost do wody. Był bardzo poobijany, szczególnie bolała go szyja, ale do nakręcenia tego dnia ekipa miała bardzo ważną scenę, kluczową właściwie dla filmu, dlatego wszystkim zależało, żeby jednak aktorowi udało się ją nakręcić. Wezwano do niego lekarza. Ekipa wiedziała, że jest mi ciężko. Wezwali lekarza, który zajrzał do mojej przyczepy i wręczył mi jedną tabletkę w plastikowym opakowaniu. Proszę to zażyć, gdy pan skończy, powiedział lekarz. Wszystko będzie dobrze. Schowałem tabletkę do kieszeni i jak Boga kocham, gdybym jej wtedy nie wziął, przez kolejne 3 dekady nic nie potoczyłoby się tak, jak się potoczyło. Kto wie? Ja wiem tylko, że to było bardzo złe i wspominał, jak się czuł w momencie przyjęcia tej tabletki.
To było jak ciepły miód wchodzący w moje żyły, stwierdził. I od tamtej pory właśnie alkohol i tego typu substancje zawładnęły jego życiem. Było to dla niego tym bardziej tragiczne, że wspominał, że ogólnie był w takim momencie życia, którego każdy by mu zazdrościł. Wszystko w moim życiu toczyło się doskonale. Moją dziewczyną była najpiękniejsza i najsławniejsza kobieta na świecie. Grałem w serialu telewizyjnym, który był numerem 1. W Ameryce zarabiałem mnóstwo pieniędzy dzięki nagraniom do filmu, który był skazany na to, by stać się przebojem kasowym, wspominał. A kim była ta dziewczyna, zdradzę wam później. I wszystko się tutaj zgadza, bo faktycznie z dnia na dzień, tak jak już wspominałam, Matthew Perry osiągnął wielki sukces. Aktor nie ukrywał, że wcześniej bardzo o tym marzył. Sława bardzo go nęciła. Tak bardzo chciałem być sławny, że aż para buchała mi z uszu, mówił w rozmowie z New York Timesem. Pragnąłem uwagi, dolarów i najlepszego stolika w restauracji. Ale z czasem serial stał się dla niego czymś więcej niż tylko trampoliną do kariery. Przyjaciele byli moim azylem, wyznacznikiem spokoju. Byli powodem, dla którego codziennie rano wstawałem z łóżka, a także przyczyną, dla której wieczorami starałem się zanadto nie przeginać. To były najlepsze chwile w życiu każdego z nas. Czuliśmy się, jakbyśmy każdego dnia słyszeli nową, cudowną nowinę. Nawet ja zdawałem sobie sprawę z tego, że tylko szaleniec, którym w wielu sytuacjach i tak się okazywałem, mógłby chcieć spieprzyć coś takiego, mówił po latach Perry. Niestety to, że sobie nie radził z nałogiem, sprawiło, że zaczął także chorować na depresję. I wpadł w błędne koło, ponieważ depresję próbował zagłuszyć alkoholem i środkami przeciwbólowymi, a kiedy je brał, czuł się jeszcze gorzej. Już kilka lat temu wyjawił, że nie pamięta okresu kręcenia przyjaciół między 3. a 6. sezonem. Ale w międzyczasie zagrał także w kilku filmach. Polubić czy poślubić, bohaterowie z przypadku, jak ugryźć 10 milionów. W 2007 roku był nominowany do Złotego Globa za rolę w filmie Młodzi Gniewni, historia Rona Clarka. A wiele z tego, co wam dzisiaj opowiadam, wyszło na jaw w 2021 roku, kiedy aktor zdecydował się na opublikowanie swojej autobiografii. Przyjaciele, kochankowie i ta wielka, straszna rzecz. Chciałem się podzielić tą historią dopiero, gdy poczułem się na tyle bezpiecznie, żeby ponownie przejść przez ten mroczny czas. Musiałem poczekać, aż będę trzeźwy, z dala od aktywnej choroby alkoholowej i uzależnień i co najważniejsze, chciałem być pewien, że to pomoże ludziom, mówił. Z książki dowiadujemy się, że końcówka lat 90. przyniosła najmocniejszy moment w uzależnieniu aktora. Nie brałem leków, żeby być na haju, ani żeby czuć się dobrze. Nie byłem typem imprezowym. Chciałem po prostu usiąść na kanapie, wziąć 5 tabletek i obejrzeć film. Wtedy to było niebo, teraz już nie jest, mówił. Przez pierwszych kilka lat udawało mu się ukrywać nałóg, ale później stawało się to coraz trudniejsze. Miałem taką dziwną zasadę, że nigdy nie piłem na planie. Szedłem do pracy, w skrajnych przypadkach kaca. To straszne, czuć się w ten sposób, a do tego trzeba pracować i być zabawnym, mówił w New York Timesie. W najgorszym momencie brał nawet 55 tabletek przeciwbólowych na dobę, a lek, który przyjmował, był bardzo silny, porównywalny do morfiny. Jego wygląd zmienił się tak drastycznie, że już nie dało się ukrywać, że ma poważne problemy. Wspominał jednak, że mimo wszystko obsada przyjaciół, cała ekipa pracująca na planie bardzo go wspierała. Czasem jednak odwracanie oczu i akceptowanie pewnego stanu nie jest najlepszą pomocą. Tutaj wspaniałą przyjaciółką okazała się być Jennifer Aniston, która wprost powiedziała przyjacielowi, że wszyscy na planie wiedzą o jego problemie, często czują od niego alkohol. Przy okazji Jennifer także była jedną z najbardziej wspierających go osób. Ale zdarzało się także, że współtowarzysze podtrzymywali go na planie, a producenci konfrontowali już później z tym, że jest uzależniony. Aktor starał się jakoś to tłumaczyć. Udawał ból pleców, ból głowy, po to, by móc przyjmować tabletki. Jak sam przyznał, w najgorszym stanie był wtedy, kiedy kręcił 7. sezon. Zaraz po tym, kiedy nakręcono jeden z ukochanych odcinków fanów serialu, kiedy Monika i Chandler biorą ślub, prosto z serialu został odwieziony do ośrodka odwykowego. Ale mimo, że trafiał tam często, nie zawsze udawało mu się pozostać trzeźwym. Nie wytrzeźwiałem, bo miałem na to ochotę. Stałem się trzeźwy, bo martwiłem się, że umrę następnego dnia. Ale jego problem powracał i coraz częściej opinia publiczna również zwracała uwagę na to, w jakim jest stanie. Paparazzi śledzili każdy jego krok, chcąc mu zrobić zdjęcia, kiedy akurat powróci na łuk. I w pewnym momencie zrobienie zdjęcia aktorowi, kiedy nie jest w najlepszej formie, wcale nie było skomplikowane, bo na łuk bardzo wyniszczył jego ciało.
W autobiografii opisał, że pewnego dnia pobiegł do dentysty, w kieszeni mając wszystkie swoje górne zęby. Ugryzł tosta z masłem orzechowym i okazało się, że one po prostu wypadły. Wszystkie. To wskazuje na to, jak skrajnie wyczerpany musiał być jego organizm. I faktycznie był to zwiastun czegoś strasznego, bo zaledwie gdy miał 49 lat, pękła mu okrężnica, a lekarze dawali mu zaledwie 2% szans na przeżycie. Przeszedł 14 skomplikowanych operacji. Przez 2 tygodnie był w śpiączce. Stracił także szansę na powrót na szczyt, ponieważ mimo, że wtedy już wychodził z nałogu, jego organizm dopiero odczuwał te wszystkie rzeczy i aktor miał zagrać w filmie Netflixa w gwiazdorskiej obsadzie, ale niestety ze względu na jego stan zdrowia musiano z niego zrezygnować. Do niedawna aktor przekonywał, że wszystko, o czym mu mówi, robi po to, by inni ludzie nie znaleźli się w takiej sytuacji, w jakiej jest on. Jeśli zaczynają swoją przygodę z uzależnieniem, być może jego historia ich powstrzyma. Uważał bowiem, że musi to robić, ponieważ to, że przeżył, to prawdziwy cud. Było 5 osób podłączonych do ECMO, 4 z nich zmarły w nocy, a ja przeżyłem. Kluczowym pytaniem jest dlaczego? Dlaczego to właśnie ja przetrwałem? Musiał być jakiś powód. I przyznawał, jak wyglądało jego życie, gdy trafił na odwyk. Brałem 55 tabletek przeciwbólowych dziennie, ważyłem 58 kilo. Mój serial oglądało 30 milionów ludzi, a ja nie mogłem go oglądać, bo byłem chorowicie chudy, mówił. Ale właśnie ta gwiazda, o której Wam mówiłam, to Julia Roberts. Spotykali się w 1996 roku i aktor przyznał się do tego dopiero w swojej autobiografii. Przyznał także, że z lęku o to, że nie jest wystarczająco dobry i nie poradzi sobie w tym związku, zerwał z aktorką. Randki z Julią Roberts to było dla mnie za wiele. Cały czas byłem absolutnie przekonany, że ze mną zerwie. Dlaczego miałaby tego nie zrobić? Więc zamiast stawić czoło cierpieniu związanemu z jej utratą, zerwałem z piękną i błyskotliwą Julią Roberts. Nie zapomnę wyrazu zakłopotania na jej twarzy, mówił aktor. Ale właśnie wracając do tego, dlaczego aktor nie lubił oglądać serialu. Przyznawał, że nie przepadał za tym nie dlatego, że śledził swoje jakieś wpadki i mówił, że coś mógłby zagrać lepiej, ale po prostu serial stał się mapą jego uzależnień. Mówił, że w danym odcinku dokładnie wiedział, po swoim wyglądzie wnioskując, z czym akurat się mierzył. Kiedy miałem nadwagę, to jest alkohol, kiedy jestem chudy, to tabletki, mówił. A jeden z magazynów obliczył, że aktor ważył na przestrzeni kręcenia serialu od 58 do 102 kg. Wtedy nie oglądałem serialu i nie oglądam go teraz, tłumaczył. Mogłem powiedzieć alkohol, kokaina, stwierdził. I podsumował, że na walkę z nałogiem wydał ponad 9 milionów dolarów, 65-krotnie trafiając na odwyk, spędzając 6 tysięcy godzin na spotkaniach anonimowych alkoholików na przestrzeni 30 lat. Ale jednak w ostatnim czasie określał się mianem całkiem zdrowego gościa. Jednak po emisji takiego wspominkowego odcinka serialu Przyjaciele, jego fani bardzo się zaczęli martwić, że niestety stan aktora nie jest zbyt dobry. On przekonywał, że to ze względu na problemy dentystyczne, mówi dziwnie, a nie ze względu na ogólny stan jego zdrowia. Przyznał także, że jest czysty od 18 miesięcy i marzy o założeniu rodziny. Niestety, tego marzenia nie udało mu się i już nigdy nie uda mu się spełnić, ponieważ artysta został znaleziony martwy. Odnalazły go służby ratownicze około 16 czasu lokalnego w sobotę. Detektywi z oddziału policji w Los Angeles zajmujący się zabójstwami i napadami ze względu na trwające śledztwo nie podają przyczyn śmierci aktora. Wiadomo jedynie, że został znaleziony w wannie z hydromasażem w swoim domu w Los Angeles. Na miejscu zdarzenia nie znaleziono żadnych narkotyków, ani też śladów przestępstwa, podają amerykańskie media, powołując się na anonimowe policyjne źródło. Aktor nie był żonaty, nie miał także dzieci. Kilka lat temu w wywiadzie dla US Weekly stwierdził: żyłem pełnią życia i z tego powodu od czasu do czasu wpadałem w kłopoty. No i myślę, że jest to delikatne podsumowanie jego życia. Niestety te kłopoty przytłoczyły aktora. Przytłoczyły go na tyle, że tak mocno przesadził, że jego organizm, mimo tego, że jego głowa była już wolna, nie był w stanie udźwignąć konsekwencji wieloletniego nadużywania tak wielu wyniszczających substancji. Jest to jeden z przykładów na to, jak
bardzo należy wystrzegać się wszelkich używek, ponieważ pokazuje, że czasem jeden raz za dużo może zmienić nasze życie w piekło, w koszmar, w nieustającą walkę z samym sobą i z tym wrogiem, który jest uzależnieniem. Oczywiście jak zawsze czekam na Wasze komentarze, będzie mi bardzo miło przeczytać, jak wspominacie tego aktora. Czy jesteście fanami serialu Przyjaciele, czy może inna jego rola zrobiła na Was ogromne wrażenie. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną do samego końca i pamiętajcie, że publikuję dla Was 3 razy w tygodniu, więc odwiedzajcie mnie regularnie. Do zobaczenia. Cześć!